7 września wspominamy świętą Reginę, męczennicę. Tradycja mówi, że Regina urodziła się w Alezji, w Galii, obecnie na terenach Francji, w zamożnej rodzinie, a jej matka zmarła zaraz po jej urodzeniu. Ojciec poganin oddał ją na wychowanie piastunce z pobliskiej wioski. Wychowała ją w duchu chrześcijańskim, traktowała jak swoją rodzoną córkę. Z miłości do Pana Boga Regina złożyła ślub czystości. Chętnie się modliła, lubiła przebywać na łonie natury i podziwiać jej piękno. Według tradycji pasła owce, opiekunki i tak zarabiała na swoje utrzymanie. Gdy osiągnęła dojrzałość, ojciec wezwał ją do rodzinnego domu i zaproponował małżeństwo. Nie tylko odmówiła i oświadczyła, iż nie zostanie mężatką, ale wyznała, że jest chrześcijanką. To wzbudziło wielki gniew ojca, który wyrzucił ją z domu. Wtedy wróciła do swojej piastunki, wiele się modliła o męstwo i moc do przyjęcia kar, którymi groził jej ojciec. W tym czasie Decius rozpoczął prześladowanie chrześcijan. Z jego polecenia do Alezji przybył Olibriusz, który zwrócił uwagę na urodę Reginy. Nie tylko odparła jego starania o rękę, ale w czasie procesu sądowego ponownie wyznała, że jest chrześcijanką. Rozzłoszczony Rzymianin skazał ją na więzienie, a wykonanie kary zlecił jej ojcu. On też uwięził ją w lochach swojego zamku, przykuto ją łańcuchami do muru, tak że mogła tylko stać i to prawie nieruchomo. Regina modliła się i ufała, że Bóg udzieli jej sił do wytrwania w wierze aż do śmierci. W tym czasie Olibriusz udał się na wojnę przeciw barbarzyńcom. Po jego powrocie Regina znowu była sądzona, wzywana do odejścia od wiary chrześcijańskiej i zmuszana do małżeństwa. Ona jednak pozostała wierna Panu Jezusowi, więc skazano ją na publiczne biczowanie. Następnie zawieszono ją na palu i szarpano narzędziami tortur. W nocy w więzieniu doświadczyła przeżyć mistycznych. Miała widzenie krzyża i została uzdrowiona. Z jej ciała zniknęły nawet blizny po ranach. Następnego dnia, ponieważ naleganie na spełnienie żądań Olibriusza były daremne, rozciągnięto ją na kształt krzyża, przypalano pochodniami i zanurzano w lodowatej wodzie. W czasie męczeństwa wychwalała Boga i upominała Olibriusza. Zginęła ścięta mieczem 7 września, około 286 roku. Miała wtedy niespełna 16 lat. Zachowało się świadectwo mówiące, że piękność jej ciała była odbiciem blasku piękna jej duszy. Święta Regina jest patronką cieśli, stolarzy, ubogich i pasterzy. Módlmy się. Panie nasz Boże, który zesłałeś na świętą Reginę dary niebios, pomóż nam w czasie naszej ziemskiej wędrówki naśladować jej cnoty i wraz z nią cieszyć się wieczną radością w niebie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.